Witam, tu Magda. Znalazłam kilka minut, żeby Wam opowiedzieć o tym, jak zmieniło mnie macierzyństwo, ponieważ mój 6-tygodniowy skarb śpi w pokoju za mną, więc dysponuję kawałkiem czasu. Z takich powierzchownych zmian, to zauważona zmiana dla moich znajomych, to jest 6 kg na plus, czyli 6 tygodni po porodzie 6 kg na plus, łatwo zapamiętać. Również wystrój mieszkania się zmienił, wiadomo, dodało to sprzętów. Ja raczej taką jestem minimalistką, więc musiałam się pogodzić z tym, że jest kołyska, bujaczek, przewijaczek i ta ekspozycja stała widoczna za mną, czyli żelazko, ponieważ teraz praktycznie nigdy nie chowamy żelazka, jest codziennie w użyciu, więc po prostu tam jest. Ale najważniejsza zmiana wydarzyła się w głowie, dlatego że przed urodzeniem dziecka byłam dosyć aktywną bizneswoman, może szumnie to zabrzmi, ale prowadziłam jednoosobową działalność gospodarczą i oczywiście sama byłam sobie sterem, żeglarzem, okrętem i przez to planowanie, przewidywalność to była moja druga natura. Więc zawsze sobie układałam tam jakieś cacy grafik, wiedziałam dokładnie jak będzie się toczył mój dzień, jak będzie wyglądał mój tydzień z wyprzedzeniem. I właśnie tego planowania musiałam się w pierwszej kolejności oduczyć, kiedy zostałam mamą. Jeszcze przez jakieś 2 tygodnie żyłam iluzją, że jeszcze da radę coś zrobić z tym. Planowałam sobie na dany dzień na przykład target, że odpiszę na 2 maile, że spotkam się z przyjaciółką. No ale później mały się rozregulował, nie byłam w stanie już nic zaplanować i bardzo dobrze, dlatego że musiałam się zetknąć z kwintesencją macierzyństwa. Kwintesencja macierzyństwa to jest gotowość na to, że jest się po prostu dla drugiego człowieka, że się leci na każde zawołanie na początku, dlatego że ten mały człowiek potrzebuje obecności, potrzebuje wiedzieć, że jest jedyny na świecie, że ktoś się nim zajmie w tym wielkim, obcym świecie. Więc dziecko oczywiście nie rozumie, jeśli miałabym mu powiedzieć, ach, poczekaj 5 minut, zajmę się temu za 5 minut, tylko teraz muszę skończyć coś ważnego, skończyć z ciocią, z wujkiem rozmawiać, pisać maila. Nie da się tak, ponieważ mały człowiek tego nie rozumie i odbiera na zupełnie innych falach, więc w pewnym sensie trzeba rzucić wszystko. Przede wszystkim trzeba rzucić tym grafikiem i tym przywiązaniem do grafika w kąt i być tu i teraz, być obecnym i dawać bardzo dużo miłości, więc to jest taka wielka zmiana.